stosuję to we wszystkich swoich najnowszych projektach. Długo męczyłem się z problemem, jaki powodują w wydrukach małe otwory na magnesy. Okrągły przekrój wymusza uwzględnienie tolerancji, a to z kolei wpływa czasem na rozmiary elementów. Dla przykładu, aby zamontować w wydruku magnes o średnicy 5 mm, dodawałem do średnicy otworu 0,15, gdzie przy 0,1 mm otwór był wciąż za ciasny, a przy 0,2 już zbyt luźny. Ostateczna wartość powodowała, że magnes wchodził z wyważonym oporem, ale znalazłem lepsze rozwiązanie i ma ono kilka ciekawych właściwości. Kiedy zdecydowałem się na otwory sześciokątne, nagle tolerancja przestała być problemem. Odległość między skrajnymi ścianami ustawiam w naszym przykładzie na dokładnie 5 mm. Ścianki gwarantują tu docisk, a wolne przestrzenie pozwalają otworowi pracować. Ale nie tylko. Ja zawsze dla bezpieczeństwa używam też kleju cyjanoakrylowego. I ten potrafił wcześniej wyciekać, a tu robota jest bardzo czysta, bo ewentualny nadmiar gromadzi się właśnie w tych szczelinach. A wisienką na torcie jest fakt, że taki kanciasty otwór łatwiej się drukuje. Dla przykładu na pionowej ścianie ogranicza nam to nawis, który w takim ułożeniu ma maksymalnie 60 stopni odchylenia od pionu, a tu 30 i bardzo krótki, drukujący się bez problemu bridge. Dlatego jeżeli nie przeszkadza Ci sam wygląd takiego otworu, to musisz tego spróbować. Bo ja...